Jubileusz fantastyczny, bo 7-7, czyli dwie siódemki szczęśliwe. Oby do końca były dla klubu, bo klub awansował do barażu Ekstraligę. Pierwszy raz chyba od 40 lat, kiedy Odra ma szansę występować na tak wysokim poziomie. Cieszę się wobec tego, że mam trochę w tym swój współudział, bo parę lat temu uwierzyłem klubowi, uwierzyłem kibicom i wspólnie budujemy Wielką Odrę. Za chwilkę ruszy choćby budowa stadionu. A zapraszamy z okazji tej rocznicy wspólnie na bieg rodzinny na różnych dystansach, więc każdy będzie miał szansę wystąpić i przebiec dla Odry. Przypominam, że Odra ma długą 77-letnią tradycję. Tradycję nawiązującą do kresów polskich. W 1945 roku powstała Lwowianka Opole. Stąd te czerwono-niebieskie też kolory. To jest piękna tradycja tego klubu. Moja rodzina pochodzi z kresów, więc tym sympatyczniej, tym mocniej czuję się związany z klubem. Uważam, że to jest świetny pomysł na promowanie i biegania z jednej strony, a jak każda aktywność jest ono dobre dla naszego zdrowia i tylko nam służy, ale także Odra Opole, bo wiele osób, które są zainteresowane sportem, a niekoniecznie jeszcze odkryły tą magię niebiesko-czerwonych barw, będą mieli okazję się zarazić, będą mieli dowiedzieć się czegoś o Odrze Opole, trochę poznać jej historię, trochę poczuć się częścią tej wielkiej społeczności właśnie fanów, sympatyków Odry Opole. I na tym nam tak naprawdę zależy. Jeśli chodzi o trasy, zaczynamy w parku 800-lecia. Krótka trasa, czyli ta na 1945 metrów, to będzie pętla po parku 800-lecia. Dłuższa trasa będzie przez ten mostek drewniany wbiegała do parku na wyspie Bolko. Tam mamy znowu wyznaczoną pętlę długości niecałych 5 km i też wrócimy z powrotem do parku 800-lecia. Najdłuższa jest oczywiście ta trasa na 10 km. Ona trochę będzie meandrowała. Natomiast trasa jest bardzo dokładnie wymierzona i jesteśmy przekonani, że nikt w parku na wyspie Bolko nie zabłądzi. Do kiedy możemy się zapisywać? No, jeśli limit nie zostanie wyczerpany wcześniej, to do 13 czerwca. Natomiast najlepiej jest po prostu nie zwlekać. Mamy miesiąc, jest to też miesiąc na przygotowanie się do biegu, więc zapisujemy się, trenujemy i widzimy się na starcie. Impreza będzie miała charakter rodzinny, co jest bardzo ważne. Będzie mógł wziąć w niej udział każdy, niezależnie od zaawansowania sportowego, ale niezależnie też i od wieku, ponieważ dystanse, które przygotowaliśmy, będą skierowane dla wszystkich. Także bogata oferta dla wszystkich mieszkańców miasta Opola. No, czerwiec będzie dla nas na pewno takim elementem, gdzie będziemy już wiedzieli, tak naprawdę, jak zakończyliśmy ten sezon. Jesteśmy w tych barażach, jesteśmy na 5. miejscu, więc jest to wielkie ukłony w kierunku drużyny, w kierunku sztabu szkoleniowego i z tego mamy wielką, ogromną radość. Czeka nas na pewno jeden mecz barażowy, ale patrząc na tą mentalność drużyny, na nastawienie drużyny, nie powiedziała drużyna ostatniego słowa, więc myślę, że stawia sobie bardzo ambitne cele. Zresztą tak jak my tak samo stawiamy przed sobą bardzo ambitne cele i dochodząc do baraży, teraz chcemy grać o pełną pulę. A w związku z tym, że Odra Opole to jest historia 77 lat i Odra Opole to nie jest tylko i wyłącznie piłka nożna, staraliśmy się również nawiązać do bogatej historii tego klubu i w czerwcu organizujemy imprezę biegową. Oczywiście jak tylko będę miał możliwość, czyli po prostu będę na miejscu, z chęcią pobiegnę. Może namówię też syna, który bardzo lubi piłkę, często ze mną na mecze przychodzi, więc może pobiegniemy wspólnie na jakimś dystansie, a zachęcam oczywiście wszystkich, bo sport to zdrowie.